Cześć, jestem Damian. Cześć, jestem Dominik. Znajdujemy się w salonie Biker Budzyk, gdzie po raz kolejny prezentujemy Wam rowery, które się znajdują w Biker Budzyk. Dzisiaj mamy dla Was Unibike Shadow na rok 2021. Jest to rower górski, przeznaczony głównie do turystyki, acz nie tylko, ale głównie do turystyki. Rower występujący w dwóch wariantach, w wariancie na koło 29 cali oraz 27,5 cali. W dwóch wariantach też kolorystycznych, czyli tak jak widzimy, czarno-żółtym oraz czarno-niebieskim. Rower na ramie aluminiowej, hydroformowanej, z główką ramy już o 1:1 z metala. Amortyzator jest to SR Santor XCT30, czyli sprężynowy, natomiast z manetką blokady już. Jest to manetka blokady na amortyzatorze, ale jest. I ale to bardzo, jest. Właśnie bardzo fajnie, że jest, bo często się zdarzało, że tylko było pokrętło do regulowania twardości. I... No to pokrętło też się znajduje. No, to się oraz znajduje. Blokada całkowita amortyzatora. No jeżeli jedziemy po asfalcie, czy w terenie na podjeździe, chcemy przerzucić ciężar ciała troszeczkę do przodu, dodeptać, no to z blokadą znacznie lżej się wjeżdża moim zdaniem. I niepotrzebnie nie wytracamy swojej energii. Nie pompujemy amora, nie? Ma iść w napęd, w pompowanie widelca, to właśnie jest to. Tutaj mamy sztukę na ramie 21. Bardzo dużej. Duża. Nam się udało jeszcze taki uchować do nagrania. Podejrzewam, że dzisiaj już się z nim rozstaniemy. Ponieważ Unibike'i w tej cenie, przy tym osprzęcie, który tutaj prezentujemy, no rozchodzą się dosłownie jak ciepła bułka i mamy wręcz zapisy na te modele. Co do sprzętu, co my tutaj otrzymujemy w cenie 2250? Otrzymujemy hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano MT200, które mają trzy zalety. Są tanie, są wytrzymałe i są łatwe w ewentualnym serwisie, także są chwalone. A jak to na Shimano? Te hamulce po prostu wytrzymują długo. Tak. Zresztą jak nawet nie dbamy o serwis, to one i tak podtrzymają długo, a jak dbamy o serwis, no to bardzo długo. I tak powinno być. Dokładnie. Jeżeli chodzi o napęd, mamy 9-rzędową kasetę. Korba jeszcze klasyka 3-rzędowa, ale nie zapominajmy, że jest to rower o charakterze bardziej rekreacyjnym. Nie jest to ścigant, ani geometria, ani napęd nam na to nie wskazują. I tutaj chodzi o to, żeby była duża rozpiętość, żeby sobie można dobrać odpowiednią kadencję dla nas, czy tam prędkość właśnie na ścieżce, tak? W przeciwieństwie do rowerów startowych czy treningowych, tutaj mamy czas, żeby się zastanowić, jaki mamy z przodu bieg, jaki możemy wrzucić z tyłu. To ma być pełen luzik. To ma być wypoczynek na rowerze, aktywny wypoczynek na ścieżce lub na drodze leśnej, co się po prostu pokrywa z potrzebami naszych klientów, którzy zakupują model Shadow. Komponenty w tym rowerze są od Uno, czyli tak jak standard już w Unibike'u. Siodło mamy od Sele Royal, jest to model Viper. Czyli bardziej sportowy, tak? Koła są zbudowane przez Unibike'a, mamy na piastach Shimano, obręczach Starsa oraz szprychach nierdzewnych. Warto dodać, że obręcze są kapsulowane. Fajnie, że te koła są składane przez Unibike'a, nie ma tych kół systemowych, one są bardzo dobrze zrobione i dobrane komponenty. Fajnych dodatków, to już jak wiecie, to już podkreślałem, są pedałki, które są właśnie aluminiowe, nie są plastikowe, nie są to na sztukę, także to mi się bardzo podoba. No i opony, takie standardowe szwalbe Smart są, ale... Smart Pack. Można się pomylić, to jest Impact Smart. Niemniej jednak bieżnik jest dokładnie i chodzi o bieżnik, że jest to bieżnik uniwersalny tak naprawdę. Tak.
Jest to bieżnik uniwersalny. Środek bardziej jest skupiony na asfalt, protektor boczny łapie w terenie, co też wyjaśnia, czy ten rower będzie jeździł lekko po asfalcie. No jeżeli będzie odpowiednio napompowany, to będzie jeździł dosyć lekko na asfalcie. No i taka fajna jeszcze jedna rzecz, że no to się czasami zdarza, czasami nie. Regulowanie sztycy odbywa się nie przez imbus, tylko przez zacisk, czyli możemy sobie dopasować rower do danej osoby, tak? No wiadomo, kupujemy dla siebie rower, ale komuś chcemy pożyczyć, czy po prostu zniżyć, obniżyć, czy wyjąć, włożyć do samochodu, no to mamy szybko to. Mhm. To tak, głównie o samochodzie, bo no pożyczać tak. Swój rower. No tak, no ale jest w moim to... mniemaniu to mi się ręce trzęsą. No ale chodzi o to, że w tym rowerze to już to dobrze, że to jest, po prostu nie każdy imbusami włada. Tak. Jeżeli chodzi o ramę, ma kilka ciekawostek, co sprawia, że może być to rower stricte turystyczny. Mamy sloty do bagażnika przygotowane, które idealnie pasują. Bagażniki wszelkiej maści. Mamy slot pod podpórkę. Jest to rower górski, także Unipek tutaj fabrycznie podpórki nie wstawiał, bo niektórzy po prostu sobie nie życzą i nie narzuca tego Unibike. Natomiast mamy slot 40 mm rozstaw pod odpowiednią podpórkę. Jest to o tyle dobre, że nie niszczymy sobie ramy, nie niszczymy wyglądu ogólnie roweru. Podpórka jest idealnie spasowana z ramą i fajnie to wygląda. Mamy dwa miejsca na ramię do montażu, na przykład koszyka na bidon, zabezpieczenia, co tam sobie uważamy. Także mamy dwa sloty. Jeżeli chodzi o amortyzator skok setka, myślę, że w zupełności wystarcza do jazdy rekreacyjnej, zarówno po terenie, jak i tym bardziej po asfalcie. Rower jest do obejrzenia w salonie Biker Buzyk Brednica, tudzież Iławie. Jeśli jesteście zainteresowani tym modelem, to zapraszamy Was serdecznie do odwiedzin w salonie. Rower bardzo fajny, bardzo fajnie skonfigurowany, jak ten 2250, to super to wypada i jak najbardziej jest to rower do 2500, który miażdży konkurencję. Tak, jedyne co się może nie podobać, no to stonowane kolory, które w Unibike'u no, są już... te same, ale to jest już rzecz gustu. Dokładnie. My tutaj nie doradzamy, jeśli chodzi o kolorystykę. Można znaleźć rowery, które są ogólnie rzecz biorąc ładniej pomalowane. Klienci uważają je za ładniejsze, no ale często są osprzętowo no dużo. Tak, ale tutaj też jest plus taki, że mamy dożywotnią gwarancję na ramę. Tak. Także to też może przemawiać do klienta. Ale że jakiś minus musieliśmy wyciągnąć, to ja tak, wyciągam kartę z kolorem. Nie no, kolory nie są jakieś... Mamy wiele komentarzy od Was. Fajny odzew, za który dziękujemy. Wszystkie uwagi bierzemy sobie do serca. Staramy się... Mamy kilka uwag, że przy danym modelu nie powiedzieliście o tym, nie powiedzieliście o tamtym. Ja uważam, że te filmiki mają wprowadzić Was, zainteresować danym modelem wstępnie, a wszelkie szczegóły będziemy domawiać już na miejscu w salonie albo po prostu za pomocą Messengera czy telefonicznie. Jeżeli macie dodatkowe pytania, to jak najbardziej zachęcamy do kontaktu. Jeżeli posiadacie model Shadow albo chcecie się o nim wypowiedzieć, również zachęcamy do dalszego komentowania i wyrażania swoich opinii i uwag co do naszych rowerów i naszych prób przekazania wiedzy na ich temat. Tak jest. Ja dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnych. A one już niebawem. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.